Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z dyrektorem Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Przystanek Historia. We wtorek o godzinie 17 w gościnnych murach Resursy zaprezentowany zostanie film o wyjątkowej postaci. Bohaterem filmu jest partyzant, żołnierz niezłomny, ostatni z żołnierzy wyklętych. Jest to postać bardzo symboliczna, bo ona, data jego śmierci, czyli październik, 21 października 1963 roku, zamyka pewną klamrą cały ten okres związany z międzywojenną Rzeczpospolitą, z walką z podziemną walką z okupantem niemieckim, sowieckim i potem także z tą beznadziejną praktycznie walką z okupantem sowieckim po 1945 roku. I w momencie, kiedy mówi się o tym całym okresie walki żołnierzy wyklętych, to właśnie Józef Franczak, sierżant Józef Franczak, pseudonim Laluś, jest tym takim symbolem ostatniego jakby akordu tej nierównej walki. Niezwykle barwną, ale i symboliczną postać Lalusia nieco przybliża krótka historia opowiedziana przez Jerzego Brzozowskiego. Przedwojenny podoficer żandarmerii, aresztowany po 17 września przez Sowietów, ucieka z niewoli. Potem walczy i w strukturach Armii Krajowej, wielokrotnie aresztowany, między innymi całą praktycznie tą swoją konspiracyjną działalność prowadził w rejonie szeroko rozumianej Lubelszczyzny, między innymi w oddziale Uskoka. I ostatecznie w 1963 roku otoczony przez oddział bezpieki, samotny w nierównej walce ginie i żeby jakby dopełnić pulę tragedii tej postaci, to jest zawieziony na Akademię Medyczną w Lublinie, gdzie odcinają mu głowę, którą dopiero w 2006 roku udało się odzyskać czaszkę z Akademii Medycznej i ponownie pochować go już kompletnego w grobie. Dla reżysera filmu, Dariusza Walusia, właśnie odnalezienie głowy Lalusia stało się pretekstem do opowiedzenia jego tragicznej historii. Polecamy ten szczególny dokument, w którym o Józefie Franczaku opowiadają między innymi jego przyjaciel, jego syn. Koniec.